521 przestępstw narkotykowych na Warmii i Mazurach stwierdziła policja w 2022 roku. Z danych statystycznych policji wynika, że przestępstwa narkotykowe często były i nadal są popełniane na uczelniach wyższych, w akademikach i niestety w szkołach. Rozmawiałem z wieloma dyrektorami różnych szkół. Oni prowadzą akcje uświadamiające w tym zakresie, że zdają sobie sprawę z tego, że narkotyki są w ich szkołach, żeby te dzieciaki nie sięgały po te narkotyki. Natomiast dostępność w tej chwili na rynku jest tak łatwa, że nie ma w ogóle możliwości, żeby mówić o tym, że w szkole nie ma narkotyków. Rodzice powinni mieć świadomość, że osoby nielegalnie handlujące narkotykami działają m.in. przy szkołach. Powinni także szukać informacji, w jaki sposób ich dzieci mogą ukrywać posiadane narkotyki. Kwestia różnego rodzaju skrytek, w których ukrywa się substancje psychoaktywne, które nie są, jak kiedyś uważaliśmy, tylko blistrami po tabletkach, wypełnionymi po brzegi torebeczkami strunowymi. Dzisiaj mały kryształek ukryty w biurku, ukryty w jakimś przedmiocie, ukryty w biżuterii specjalnie do tego przygotowanej, może być dla nas sygnałem i też na pewno będzie wskazywał na to, że ktoś kontaktuje się z substancjami, więc na to powinniśmy zwracać uwagę. Współpraca Policji, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, dyrektorów szkół i rodziców może pomóc zmniejszyć odsetek osób zażywających substancje psychoaktywne, a także docierać z informacjami o szkodliwości zażywania różnego rodzaju środków psychoaktywnych i o zasadach profilaktyki. Punktem wyjścia w ogóle do edukacji szkolnej jest edukacja w domu i jeżeli rodzice będą edukować swoje dzieci w tym zakresie, dużo łatwiej będzie prowadzić również tę edukację poprzez, czy w szkołach, czy poprzez innego rodzaju możliwości. Musimy przede wszystkim sobie uświadomić, że nasze dziecko potencjalnie może stać się również osobą, która sięgnie po narkotyki i zacznie je zażywać. I od najmłodszych lat nie należy tego traktować jako tematu tabu, tylko uświadamiać młodym ludziom, dorastającym z roku na rok, że narkotyki są szkodliwe, że dostaną propozycję ich spróbowania. Na początku to może być tak zwane gratis, później będą musieli za to płacić i uświadamiać im, jakie skutki są zażywania tych wszystkich narkotyków. A skutki zażycia substancji psychoaktywnych nawet jednorazowo mogą być bardzo różne. Lekarze Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie, do którego trafiają pacjenci z zagrożeniem zdrowia i życia po zażyciu narkotyków, podpowiadają, jakie objawy powinny zwrócić uwagę rodziców. Na pierwszym miejscu zaburzenia zachowania. To jest jedna rzecz. Wymioty. Te osoby nie przyjmują płynów. Bardzo często nie jedzą, nie piją, cechy odwodnienia. Zaburzenia elektrowe, no to później w szpitalu. Wymioty, drgawki mogą być, halucynacje, uczucie duszności, ból, ucisk w klatce piersiowej. Według Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii najczęściej używanym narkotykiem w Polsce jest marihuana i haszysz. Policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej uczą się w Akademii Policji w Szczytnie m.in. sposobów wykrywania nielegalnych hodowli tego narkotyku. W specjalistycznych pracowniach dowiadują się też, jakie są cechy charakterystyczne nielegalnych laboratoriów produkujących substancje kontrolowane w Polsce prawem, zdobywają umiejętności likwidacji nielegalnych wytwórni narkotyków syntetycznych. Jest to o tyle ważne, że po marihuanie najczęściej stosowanymi narkotykami w kraju są amfetamina oraz udostępniane w postaci kryształów, proszków, tabletek nowe narkotyki, dawniej zwane dopalaczami, a to substancje, których skład jest bardzo różny i stale się zmienia. Niestety skład się zmienia, coraz bardziej starają się chemicy dopracować takie substancje, żeby jak najbardziej oddziaływały na naszą świadomość.
Chałupnicze metody produkcji z wykorzystaniem silnie trujących środków do rozpuszczania substancji pochodzących często z lekarstw dostępnych bez recepty stanowi ogromne zagrożenie ich zażywania. Chałupnicze metody produkcji narkotyków charakteryzują się tym, że w każdej pigułce, w każdej tabletce jest inna zawartość substancji psychoaktywnej od zawartości bliskiej zeru poprzez dawkę śmiertelną. I tak naprawdę jednorazowe zażycie takiej tabletki może spowodować śmierć. A często młodzi ludzie, podejmując pierwszą próbę z narkotykami, nie zdają sobie sprawy z tego, że nie wiedzą, co jest w składzie i jak to może na nich zadziałać. Bardzo często łącznie mieszanki, bo nawet właśnie nie wiedzą, jakie są mieszanki. W jednej porcji może być więcej tego środka, w drugiej mniej. Czasami źle jest rozmieszany, w jakiejś tam porcji może być tego mało, ale załóż w drugiej porcji, załóż o wiele większa dawka niż normalnie miała tam być i stąd to reakcje. Młodzież tego nie wie, a bierze w wielu sytuacjach bezkrytycznie, po prostu nie zastanawia się, ktoś kolega daje, ja to przyjmuję. Bardzo groźne są nielegalne wytwórnie narkotyków syntetycznych, które produkują je na dużą skalę. Obecnie w Stanach Zjednoczonych w szybkim tempie rozprzestrzenia się na rynku nowy narkotyk zwany zombie, który powoduje skokowy wzrost ofiar śmiertelnych. Nazwa pochodzi od utraty zmysłów i charakterystycznych bardzo dużych trudności w poruszaniu się po jego zażyciu. Narkotyk ten powoduje także gnijące rany na skórze. Jest połączeniem silnego środka uspokajającego stosowanego u koni i krów z fentanylem, opioidem zabijającym w USA każdego roku dziesiątki tysięcy ludzi. Podkreśla się więc, że ogromnie ważny jest dostęp nie tylko do leczenia uzależnień, ale też ich profilaktyki. A w profilaktyce uzależnień podstawą jest nabycie umiejętności odmawiania, ale też spędzania czasu aktywnie z korzyścią dla zdrowia. Bieganie, aktywność fizyczna, racjonalne odżywianie będzie tym czymś, co będzie na pewno alternatywą. Oświatę w tym zakresie wśród młodzieży i rodziców szerzy m.in. Państwowa Inspekcja Sanitarna. Podczas prowadzonych działań zwracamy uwagę na aspekt podejmowania decyzji. Podejmiemy, że coś zapalimy, wypalimy, weźmiemy, teraz jest fajne, bo jest impreza, jest grupa rówieśnicza, ale inaczej ocenimy tą samą sytuację za tydzień, nawet za rok. Będziemy uważali, że popełniliśmy głupstwo. To jest bardzo ważne. Zwracać uwagę młodym ludziom, że oni mają tę decyzyjność w swoich rękach. Nie kwestia zakazów, tylko i wyłącznie pokazywania konsekwencji zdrowotnych, bo bardzo często ta akurat świadomość jest wysoka, jeżeli chodzi o młodych ludzi. Wpływ substancji psychoaktywnych na reakcję organizmu można sprawdzić nakładając na próbę narko i alkogogle. Wówczas można zaobserwować upośledzenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, zaburzenia widzenia, osłabienie refleksu, błędną ocenę własnych możliwości, a te objawy narastają w miarę zwiększania dawki i mogą doprowadzić do innych groźnych konsekwencji. Skutkiem decyzji zażywania substancji psychoaktywnych może być także uzależnienie. Dotyczy to zarówno narkotyków znanych od lat, jak i tych nowych, ale także leków uspokajających i nasennych oraz alkoholu i nikotyny. Zgodnie z definicją alkohol jest to substancją psychoaktywną, nie? Bo wpływa właśnie na neuroprzekaźnictwo, postrzeganie siebie, świata zewnętrznego, wiele procesów psychicznych i to jest typowa substancja psychoaktywna. U dorosłych jest ona dozwolona, a u dzieci niestety nie jest dozwolona, tak samo jak nikotyna. Nikotyna też jest substancją psychoaktywną, który normalnie nikt tego tak nie odbiera. Ale z punktu medycznego to są związki psychoaktywne. Substancje psychoaktywne mogą być też dodawane do olejków używanych przy paleniu papierosów elektronicznych. Dlatego ważne jest umiejętne obserwowanie dzieci. Zmiany zachowania powinny być pierwszym sygnałem świadczącym, że dziecko może zażywać substancje psychoaktywne. Każdy z nas zna swoje dzieci, wie jak one zachowują się na co dzień. Każdy wie jak reagują na pewnego rodzaju zdarzenia. Zachowania odbiegające od normy już powinny być sygnałem ostrzegawczym. Albo spowolnienie, właśnie taka obojętność na otoczenie, spowolniałe reakcje, albo wręcz odwrotnie, pobudzenie, słowotok, gwałtowne jakieś ruchy, a w ciężkich sytuacjach nawet zachowania agresywne. Rozszerzone źrenice czy zwężone źrenice, zwłaszcza po opiatach, przekrwione, cechy odwodnienia, zaniedbywanie się właśnie w nauce, w kontaktach interpersonalnych.
Znalezienie sposobów na nudę, bycie asertywnym, dobór grupy rówieśniczej, która ma dobry wpływ na zachowanie i decyzje, dobre relacje z najbliższymi, aktywny styl życia oraz edukowanie się na temat profilaktyki zdrowia to najważniejsze sposoby na zapobieganie uzależnieniom.